I proszę tu. Więc projekt White Slope, który prezentuję tutaj w Białymstoku, jest poniekąd, do widzenia na razie, jest poniekąd kontynuacją oczywiście mojego artystycznego credo i tego, w jaki sposób postrzegam rzeczywistość. I White Slope oczywiście nie jest miejscem jeden do jednego rzeczywistym. Podobnie jak w moich poprzednich projektach, to były projekty, my to nazywaliśmy dokumentem kreacyjnym, że jest w tym jakiś pierwiastek dokumentalny, że to nie są zdjęcia, które są wykreowane z jakiejś gliny, którą ja stworzyłem. To są zdjęcia, które powstały z tego tutaj miejsca, w którym pracowałem, czyli w Białymstoku. Natomiast zestawienie tego w takiej formie i stworzenie tego White Slope tutaj, w tej sali tak naprawdę, to jest właśnie ten element kreacyjny, kiedy pokazuję jakąś rzeczywistość, którą chciałbym, żeby inni mogli dostrzec, ale dostrzec ją też wokół siebie, bo to nie jest takie trudne.